Dzień dobry, dzień dobry. Poczekamy, aż zaczniecie dołączać i zaczynamy dzisiejszy live. Jak się czujesz? Super, a ty? Jak? Bardzo dobrze. Teraz będziemy się malować, zrobimy dzisiaj super makijaż, więc... A przy okazji pokażemy dziewczynom, jak to się robi. Witamy bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj makijaż, taki temat bardzo popularny, bo smokey eye. I pewnie wiele kobiet jeszcze mimo wszystko, jak słyszy smoki, to wiesz, co się dzieje? Panda. Panda. Ciemna panda, czarne oczy. A niekoniecznie tak musi być, bo współczesne smoki to oczywiście makijaż, który może być wykonany w wielu kolorach. Oczywiście to jest tylko kwestia aplikacji, a aplikacja to bardzo takie miękkie rozdmienie, tak żeby nie było widać graficznych granic. Krawędzi, wszystko musi być takie miękkie i ładnie rozblendowane, roztarte i wtedy możemy mówić o smoki. Smoki genialnie powiększa optycznie oko, ale za chwilę po kolei, krok po kroku przejdziemy i omówimy temat. Mam nadzieję, że do granic możliwości. Jeżeli jesteście gotowe, mam nadzieję, że już jest Was, widzę coraz więcej. No dobrze. Gorąco dzisiaj. Ale widzę, że Twoja pielęgnacja się już idealnie rozłożyła. Słuchajcie, ja będę powoli zaczynała. Mam nadzieję, że będziecie dołączać. Te z Was, które już są, niech się wygodnie rozsiądą. Przygotujcie sobie kawkę, ciasteczko, coś do picia. I mam nadzieję, że będziecie miło spędzać ze mną, z nami ten czas. Jest ze mną Karolina. I na Karolinie dzisiaj, słuchajcie, pokażę właśnie, jak zrobić... Bardzo proste, wbrew pozorom, smoki. I ja bardzo często pokazuję Wam na moim Instagramie, jak zrobić smoki, ale w takim bardzo naturalnych kolorach. A dzisiaj pokażę Wam coś odwrotnego. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bardzo ciemne smoki albo ciemne smoki, ale w takiej bardzo prostej technice. Co zrobić, jakich błędów nie popełnić, czego unikać, żeby ten makijaż po prostu prezentował się estetycznie dobrze. No i przede wszystkim, zanim słuchajcie zacznę, muszę Wam powiedzieć na wstępie jedną rzecz. Smoki genialnie optycznie powiększa oko, tylko oczywiście trzeba je dobrze zrobić. Jak? O tym dzisiaj na pewno będę mówić. No i co, słuchajcie, przede wszystkim przed w ogóle makijażem bardzo ważną, no właściwie najistotniejszą rzeczą jest przygotowanie skóry, bo skóra jest tłem do całości makijażu. Żeby zaoszczędzić czas, żeby więcej móc Wam przekazać na temat makijażu, wcześniej przygotowałam skórę Karolinę. I słuchajcie, to co zrobiłam, to nałożyłam krem, to jest akurat krem Nutridom, taki krem do codziennej pielęgnacji, krem regenerujący, krem nawilżający. Krem o takiej bardzo kremowej konsystencji, jeżeli skóra jest odwodniona, jeżeli skóra jest sucha, to na pewno z tym kremem się bardzo polubi. I co jest ważne? Ważne jest to, żeby kremy wtłaczać, szczególnie jeżeli właśnie skóra jest sucha, odwodniona, mieszana w kierunku do suchej. Jeżeli ona zaczyna odbijać blask, to dla Was jest to informacja, że skóra jest gotowa do przyjęcia podkładu, bo wtedy jest rozkruchniona, idealnie nawilżona i lśni tym takim pożądanym blaskiem. No i dodatkowo zadbałam też o skórę wokół oczu. To jest krem też z Nutridom. Krem, który bardzo dobrze rozświetlił, od razu wpłynął na kondycję skóry oka. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli robimy smoki, bo właśnie będziemy jakby oscylować. Nie będę bardzo dużo tutaj pracować w obrębie skóry wokół oczu, więc muszę o nią pielęgnacyjnie także zadbać. Więc pielęgnację mam już wcześniej nałożoną. No i słuchajcie, teraz przechodzę do tak naprawdę wyrównania kolorytu skóry. Skóra Karoliny jest przepiękna, bardzo dobrej jakości, dobrej kondycji. Dbasz chyba pielęgnacyjnie o skórę, tak? Oj tak, uwielbiam to właśnie. Widać, to widać. No właśnie, słuchajcie, to jest bardzo istotne. Dlatego jej skóra nie potrzebuje dużo podkładu, nie potrzebuje dużego ujednolicenia. Czy do smokey eye wybierać bardziej podkłady rozświetlające, czy bardziej matujące? Zobaczcie, jaki jest Wasz rodzaj skóry, czego Wasza skóra potrzebuje, jakiego efektu na skórze oczekujecie, jaki lubicie i względem tego dobierajcie podkład. Ja tak naprawdę u Karoliny na pewno do takiego codziennego zastosowania użyłabym podkładu rozświetlającego. Z marki Nutridom w ogóle jest nowość, oczywiście możecie już dostać podkład rozświetlający. Ale dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak, jeżeli ma się taką piękną, dobrze nawilżoną skórę, a jeżeli potrzebujecie efektu bardziej satynowego albo troszeczkę bardziej kryjącego, co zrobić, żeby nie przesadzić z tym podkładem, jak go nałożyć, żeby przepięknie wyglądał na skórze, nie tworzył efektu maski, no i dodatkowo był obłędnym tłem do naszego smokey eye. Wybrałam wcześniej kolor,
dla Karoliny czwóreczka. To jest podkład, słuchajcie, kryjący, podkład pudrowy z marki Nutridom. Jeżeli macie skórę suchą i chcecie używać tego podkładu, moja dobra rada, trzeba naprawdę bardzo dobrze, tak do granic możliwości, nawilżyć skórę. I ten podkład naprawdę świetnie się sprawdza, jeżeli macie jakieś specjalne okazje, jeżeli zależy Wam na trwałości, takiej satynie na twarzy, bardzo fajnie się sprawdzi. I czym go nałożyć i jak go nałożyć właśnie, żeby uzyskać ten bardzo naturalny efekt, ale przy tym jeszcze dodatkowo ten efekt Photoshopa. Słuchajcie, ja nigdy z pompki nie otwieram, bo to jest jakieś takie moje zboczenie, nie wiem dlaczego tak mam, po prostu nie lubię mieć później tych brudnych pompek, natomiast oczywiście można go tak używać. A może jeszcze troszeczkę. Nakładam odrobinkę, takie trzy kropelki, ja to tak nazywam, na dłoń, pędzelek. Słuchajcie, w marce Nutridom, może nie w marce, ale na sklepie, w sklepie internetowym dostaniecie pędzle marki Say Makeup. Jeden jest taki ścięty i on będzie dawał efekt bardziej kryjący, a ten pędzelek numer 08, ten, który ma tutaj takie jakby rozciapiżone włosie, moim zdaniem będzie dawał bardziej naturalny efekt. Bardzo dobrze się to sprawdzi na skórze, która ma bardzo dużo porów, która jest taka nierównomierna. I cała tajemnica tkwi w tym, żeby pracować warstwowo. Cieniutkie warstwy, wtłaczając, kolistym ruchem rozkładając na twarzy, bo wtedy jakby idealnie pokryjemy całą powierzchnię twarzy. Zobaczcie, nakładam na całą powierzchnię pędzla, tak żeby po prostu tutaj nie było zbyt dużej plamy. I takim delikatnym, wtłaczającym ruchem, cieniusieńką warstwę nakładam na całą twarz. Jeżeli macie skórę mieszaną, mieszaną w kierunku do tłustej, tłustą i wcześniej zastosujecie oczywiście bardzo dobrze dobraną pielęgnację do tego rodzaju skóry, to ten podkład powinien sprawdzić się po prostu obłędnie. Jeżeli kolorystycznie podkład jest dobrze dobrany, to nie musimy nakładać na skórę szyi, jeżeli tutaj nie ma dysproporcji kolorystycznej, albo jeżeli szyja jest po prostu w bardzo dobrej kondycji, nie ma żadnych niedoskonałości, wtedy nie trzeba tam nakładać podkładu. Ok. Przejdę sobie, słuchajcie, z drugiej strony, będzie mi troszeczkę łatwiej. I teraz tak. Tutaj jest, słuchajcie, taki naturalny blask, mam nadzieję, że to widzicie, który powstał pod wpływem pielęgnacji. Jeżeli nałożę cieniusieńką warstwę podkładu, tego kryjącego, tego pudrowego, to ten blask tak do końca mi nie zejdzie. Nie chcę go przykryć, chcę, żeby skóra lśniła, żeby wyglądała zdrowo i naturalnie, ale mimo wszystko, żeby była ujednolicona. Wtłaczam, słuchajcie, takie ruchy wtłaczające i jak wtłoczę, to później ruch kolisty, który jeszcze dodatkowo bardzo fajnie rozprowadzi podkład. Omijam okolice oka, tam nie chcę nakładać podkładu, tam będzie szedł korektor. Broda, nos i grzywka. Mogłabym pójść na łatwiznę i nie malować, ale nie. Wszystko musi być dobrze zrobione. Używasz, Karolina, podkładu na co dzień w ogóle? Czasami, aby wyrównać właśnie kolory skóry, tak i nadać taką jednolity ton, to tak. Ale używasz takich bardziej kryjących, czy czegoś lżejszego, bardziej rozświetlające? Rozświetlające, uwielbiam rozświetlające, delikatne formuły. No, coś o tym wiem. Ja też. Tutaj mogę jeszcze powklepywać. Palcem. I już mamy skórę ujednoliconą. Odrobinę, słuchajcie, na ucho, bo tutaj Karolina dzisiaj uczesała się w koczek. Uszy są lekko zaczerwienione, więc jeżeli będziecie wychodziły gdzieś i macie też włosy spięte do góry, to zwróćcie uwagę na uszy, czy nie są zaczerwienione, bo to będzie widać szczególnie na zdjęciach.
skóra jest ujednolicona. Odkładam pędzelek. Słuchajcie, korektor bardzo oszczędnie. Ja tak naprawdę bardzo lubię pracować z korektorem w najbardziej naturalnej formie, w takiej formie, jak ja to mówię, sprytnej. Jeżeli lubicie naturalne makijaże, jeżeli nie lubicie tych efektów takich mocno rozświetlających na większym obszarze wokół oczu, to warto skupić się na punktach, w których mamy niedoskonałości, czyli na przykład obszar zasinienia. Otwórz. A u Karoliny jest tylko przy wewnętrznym kąciku. Więc skupiam się tylko dokładnie w tych punktach. Zamknij. I odrobinkę na powiekę, żeby ujednolicić ten kolor skóry. Tutaj przebijają żyłki. Ten kolor jest troszeczkę inny niż oczywiście na całej skórze. Mniej jednolity. I palcem rozprowadzam korektor. Można to oczywiście też zrobić pędzelkiem. W marce, słuchajcie, Say Makeup jest specjalny pędzelek do konturowania. Ja bardzo często nakładam nim korektor, ale ostatnio chciałam Wam pokazać też pędzelek numer 5. To jest pędzelek do cieni, ale też jest puszysty, tylko troszeczkę mniejszy niż ten do... I uwaga, tamten, o którym mówię, do korektora. Tamten nie jest do korektora, tylko do konturowania. Ale ten jest, słuchajcie, w bardzo podobnym kształcie, tylko jest mniejszy. I dzięki temu tą mniejszą powierzchnię jest mi bardzo łatwo rozblendować. Mniejszą powierzchnię aplikacji korektora. Twórz. I rozcieniowuję korektor przy wewnętrznym kąciku, tak żeby tylko pochłonąć zasinienie. I tutaj przy linii rzęs, żeby zniwelować lekkie zaczerwienienie. Dodatkowo odrobina korektora przy skrzydełkach nosa. I to jest, słuchajcie, jakby przygotowanie bazy do naszego smoky. Ok. Mamy. I teraz tak. Kolejnym etapem mógłby być teoretycznie puder, czyli pudrowanie całej twarzy. Ale ja, słuchajcie, wzięłam puder. Marka Nutridome to jest puder matujący. Mój mały pędzelek, którego używam do korektora, a jest tak naprawdę z też świetnym przystosowaniem do cieni, numer 5. I zabezpieczam tylko niewielką ilość górnej powieki, tak żeby mi się tutaj wszystko ładnie połączyło, żeby też korektor nie zebrał się w załamaniu. Cieniusieńko. A tutaj pod oczami korektor i cały puder, cały podkład jeszcze nie pudruje. Dlatego, że w momencie, kiedy na przykład obsypią Wam się cienie, albo będziecie chciały coś dodatkowo wyblendować, rozcieniować, to jeżeli nie przypudrujemy twarzy, to zdecydowanie jakiekolwiek osypanie czy drobne potknięcia, które mogą się wydarzyć w makijażu, będzie Wam łatwiej usunąć, jeżeli właśnie nie przypudrujemy twarzy. Ale też, jeżeli na przykład na dole nie pudrowałam twarzy, nie pudrowałam korektora, to nakładając tam dodatkowo cienie, one będą bardziej napigmentowane. Puder troszeczkę zabiera pigmentu, także musicie to mieć też na uwadze, bo to jest bardzo ważny element, który wpływa na efekt w makijażu. Następny krok. Następnym krokiem jest, słuchajcie, aplikacja cieni, ale przed aplikacją cieni ja używam zawsze bazy, ale nie takiej bazy pod cienie, tylko bazy w postaci kremowego, wodoodpornego cienia w takim bardzo neutralnym kolorze. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej jest mi wyblendować cienie i przede wszystkim one się nie zbierają w załamaniu. Jakby ten makijaż jest trwały na cały dzień, a zapewnia mi to formuła wodoodporna, która jest w cieniu. Bardzo prosta, słuchajcie, instrukcja obsługi, po prostu nabieramy cień ze słoiczka i wklepujemy w powiekę. Tutaj, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten cień, to większej filozofii nie ma, po prostu cień musi być kremowy i wodoodporny i najlepiej w cielistym odcieniu. I to wszystko. I może być, słuchajcie, bazą do absolutnie każdego makijażu. Druga strona. I zaraz przechodzimy
do cieniowania oka. Słuchajcie, przygotuję sobie już produkty. Kluczowe, bazowe do tego, żeby nasze smoky wyszło. I przygotuję sobie pędzel. Karola, potrzymasz? Jasne. No i teraz tak, na początku powiedziałam Wam, że pokażę Wam dzisiaj smoki, które jest bardzo proste do odwzorowania, ale będzie ciemne. No i właśnie, jeżeli marzy Wam się ciemne smoki, czarne, grafitowe, czekoladowe, takie, które po prostu bazuje na ciemnych kolorach, to moja dobra rada jest taka, żeby nigdy nie używać, nie zaczynać właśnie od takich ciemnych kolorów, bo będzie Wam ciężej po prostu rozcieniować granice. Bardzo fajnym sposobem na to, żeby smoki wyglądało dobrze jakościowo, żeby też pięknie podkreślało tęczówkę oka, jest w pierwszym elemencie nakładania cieni nałożyć kolor, który jest taki bardzo naturalny. Może to być beż, może to być jasny brąz, może to być coś na bazie beżu i popielatej szarości. Taki, który będzie takim kolorem pośrednim i który bardzo łatwo nam się po pierwsze nałoży i zapewni nam to idealne roztarcie. A o czym mówię, już Wam pokazuję. No i teraz słuchajcie, to też jest standardowe użycie, dlatego że użyję na powiekę pudru brązującego numer 01 z marki Nutridom. To jest taki bardzo przyjemny, ciepły brąz, no bo jest pudrem brązującym, a będzie tutaj mi jakby grał rolę po prostu cień. To, co kolejny ważny element, to oczywiście pędzelek, który jest nam potrzebny. I zobaczcie, to jest pędzelek marki Same Makeup numer 04 i on ma taki dosyć obły kształt, jest puszysty i dzięki temu, że ma idealnie przycięte włosie, od razu jakby wycieniuje mi powiekę i nada po pierwsze kształtu, a po drugie sprawi, że oko optycznie powiększymy. Gdzie nakładam? Teraz tak, zobaczcie. Jak zamkniemy oko, przynajmniej jak się same też malujemy, to zawsze możemy zrobić tak, oczywiście, że jedno oko jest otwarte, więc tak też robimy. Na drugim jakby definiujemy nasze załamanie oka. I ten cień albo puder brązujący nakładamy ruchem kolistym w miejscu załamania. I jak poprowadzimy pędzelek ruchem kolistym, to cieniutkie włosie, które jest tutaj jakby przystrzyżone na tym pędzelku, rozprowadzi nam, rozpruszy nam cień nad załamanie oka. Kolejnym ważnym elementem jest to, jak poprowadzić ten cień, żeby był dobrze dobrany do kształtu naszego oka. Zwróćcie uwagę, jak są zdefiniowane Wasze brwi. Jeżeli macie bardzo mocne łuki, to tak naprawdę w najwyższym punkcie ten cień powinien być poprowadzony adekwatnie do kształtu brwi. Jeżeli macie brwi bardziej proste, to ten cień powinien iść bardziej na prosto. Wtedy uzyskacie odpowiedni kształt i będzie Wam łatwiej uzyskać też symetrię, bo pamiętamy o tym, że jeszcze jest drugie oko do pomalowania. Dziękuję. Mogę zacząć, słuchajcie, od wewnętrznego kącika. U Karoli jest tak, że oczy nie są zbyt blisko osadzone. Więc nie zaważy to na efekcie, będzie to fajnie wyglądało. I to, co słuchajcie, jest bardzo ważne w smoki, to proporcje. Jeżeli powiększymy sobie optycznie górę, to dół musi się zgadzać, żeby właśnie powiększył oko. Karola, poproszę Cię o pędzelek. I słuchajcie, do powiększenia dołu mamy dwa pędzelki, też z marki Same Makeup, numer 5, który jest bardziej płaski i numer 3, który jest bardziej puszysty, jest taką kuleczką. I teraz tak, jeżeli chcecie zrobić naprawdę bardzo fajny gradient, czyli takie przejście między jasnym, jaśniejszym, a ciemniejszym kolorem, to zaczynamy od tego płaskiego i puszystego numer 5 pędzelka. Nabieram odrobinę bronzera, spójrz do góry i zaznaczam dół oka. I z racji tego, że dołu oka nie pudrowałam, ten bronzer będzie bardziej napigmentowany, ale z racji tego, że ma złote drobinki, będzie bardziej rozproszony, co podkreśli efekt smoki. Mrugaj sobie swobodnie. I słuchajcie, tutaj nie bójcie się na grubo nałożyć tego koloru. Jeżeli nie używamy bardzo ciemnych odcieni, to nałożony taki dosyć naturalny kolor będzie bardzo fajnie wyglądał i właśnie wpłynie na proporcje.
to on sprawia, że tutaj już wpływamy na optyczne powiększanie oka. Też podkreślanie dołu bardzo fajnie niweluje efekt zmęczenia. Jeżeli zastosujemy kolor, który jest na przykład kolorem kontrastowym do tęczówki, to ją bardziej podkreślimy. Bo jakby oko było tylko czarne, to na pewno nie możemy tutaj mówić o tym, żeby podkreślić kolor oka. Ok, i druga strona. No i słuchajcie, za chwilę już przechodzimy do tych ciemniejszych kolorów. Ale jeszcze tutaj dokładnie sobie wszystko do góry rozpracuję. Okay. Odkładam, słuchajcie, puder brązujący. I mam tutaj przygotowane dwa kolory. Jeden to jest 54, drugi to jest 65. Obydwa są w takiej szarości grafitowej. Tylko jeden jest z drobinkami, a drugi nie. Drugi jest matowy. Więc wszystko w zależności od tego, jaki też efekt lubicie, jaki chcecie uzyskać, taki produkt po prostu dobieramy. Jeżeli chodzi o takie mocniejsze wycieniowanie oka, o intensywniejsze zaznaczenie, to oczywiście kolory matowe będą idealne do tego, świetnie się do tego sprawdzą. Natomiast te, które są świetliste, bardziej załamują jakby efekt, może tak, przez co uzyskujecie bardziej miękkie odbicie tego smoki. No i teraz tak, ja najpierw nałożę matowy cień i słuchajcie, wracam do mojego pędzelka numer 5, on jest płaski. Tylko teraz będę nakładać ten cień. Uwaga, spójrz troszeczkę wyżej. I może troszkę tak. Na całą powiekę ruchomą. Od zewnętrznego kącika do wewnętrznego po prostu wypełniam całą przestrzeń. Z racji tego, że nakładam to na cień kremowy, który był moją bazą, cień się bardzo dobrze przykleja. Nic mi się nie osypuje. A z racji tego, że przed chwilą przygotowałam sobie beżobrąz, który zrobił mi jakby światłocień nad załamaniem powieki, nie muszę się martwić o idealne wycieniowanie granicy między powieką ruchomą a załamaniem oka. Jeżeli chcemy popracować nad jakością tego elementu, wracamy, słuchajcie, do pędzelka numer 4, który był bardziej puszysty. I tylko w miejscu załamania ruchem kolistym łączymy obydwa kolory. Otwórz. I druga strona. I na płasko dokładnie to samo. Słuchajcie, na upartego tak naprawdę można to też zrobić palcem, ale pędzelek daje zdecydowanie większą precyzję i przedłuża trwałość makijażu. Więc mamy już tą bazę jakby przygotowaną. Wyrównuję kolor w załamaniu, jakby łączę. Otwórz. I teraz słuchajcie, dół. No i właśnie, do dołu będę używała kolejnego pędzelka. I to jest pędzelek ten, taki, taka kuleczka. I to jest numer 3 marka Say Makeup. Dlaczego? Dlatego, że on jest, słuchajcie, troszeczkę węższy, puszysty. I nakładam ten grafitowy, ten szary cień tuż przy linii rzęs. Jakby na połowie bronzera, tak żeby ten bronzer, ten brązowy odcień troszeczkę jakby wystawał od spodu, bo dzięki temu zrobi mi się gradacja, czyli takie ładne przejście. Karola, mrugaj oczami, tak żeby Ci było wygodnie. Otwórz. I druga strona.
Jestem, słuchajcie, ciekawa, czy wy często właśnie malujecie sobie oczy na ciemno. A jeżeli tak, to jakie kolory, jakie techniki wybieracie? Bo są naprawdę różne. Można też na przykład makijaż zacząć od początku, od oka i dopiero później wszystko wyrównać na twarzy. A można zrobić też tak jak ja, czyli najpierw twarz, a później oko. A, już widać. I teraz słuchajcie, takim dodatkową opcją, to nie jest oczywiście zasada, to jest jakby zabawa z makijażem. Po prostu potęgowanie efektu. To jest cień numer 65, Shiny Night, tak się fajnie nazywa. I to jest bardzo podobny odcień, tylko on się świeci. Paluszek, zamknij. I sobie po prostu wklepuję na całą powiekę. Jakby podbijam znowu pigmentację. Sprawiam, że ten efekt jest taki bardziej może glamour, może taki bardziej wyjściowy. Bardzo ładnie łączą się te odcienie. Więc jak widzicie, wszystko zależy od nas. Tu Wam, słuchajcie, pokazuję technikę. Później jak zrobię makijaż, oczywiście porobię zdjęcia. Będziecie mogły z bliska zobaczyć ten make-up na moim Instagramie. Otwórz. I to, słuchajcie, jeszcze jest jeden element, który jest bardzo ważny. Ja bardzo często pilnuję, żeby to się zadziało właśnie w makijażach, szczególnie intensywnych. Wy teraz tego nie widzicie, ale tak naprawdę, jeżeli nakłada się ciemny kolor na powiekę, to tutaj przy linii rzęs bardzo często on się odkłada, tam prześwituje po prostu skórę. Więc często biorę sobie pędzelek płaski, może być nawet ten jest akurat do brwi, moczę w cieniu i nakładam go przy linii rzęs, tak żeby po prostu zniwelować, zakryć prześwity. Można to oczywiście też zrobić kredką, można to zrobić linerem, ale ja lubię mieć każdy element dopracowany. Wracam jeszcze na chwilę do mojego puszystego pędzla i słuchajcie, jeszcze pracuję nad rozdarciem granic, ale to już jest banalnie proste. Kolejny element. Kredka. Kredka, słuchajcie, w smoki jest opcjonalna. Nie musi być, może być. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby dalej iść w tą stronę hasła smoki, to kredką zaznaczamy powiekę, górną i dolną. Może być wszystko w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Zamknij. Ja nałożę kreskę na górnej powiece, tuż przy linii rzęs. Jeżeli wybierzecie kredkę miękką, będzie Wam łatwiej ją rozetrzeć. Wracam do mojego puszystego pędzelka, nabieram jeszcze trochę kredki na pędzelek i rozcieram. Chodzi o to, żeby spotęgować efekt ciemnego od linii rzęs. Później mamy ciemniejszy cień i troszeczkę jaśniejszy nad załamaniem. Dzięki temu powstaje gradient. Ale jeżeli mówimy o smoki, to wszystko musi być rozcieniowane. Znaczy musi być, wiecie, to jest takie w cudzysłowie. Dlatego rozcieram. Otwórz. O. I słuchajcie, kredka ciemna może wylądować w linii wodnej. Karola mruga. To też potęguje efekt wzmocnienia smoki. Ale jeżeli na przykład chcecie bardziej naturalnego efektu, jeżeli chcecie oko optycznie jeszcze dodatkowo powiększyć, to zamiast ciemnej kredki możecie wprowadzić do linii wodnej jasną kredkę, beżową, białą, różową. Ważne, żeby była jasna, w zależności też od kondycji i koloru naszego białka oka i wtedy ten efekt będzie jeszcze bardziej powiększony. A kredka ciemna
po prostu wpłynie na intensywność naszego smoki i nie musimy się martwić, że ta ciemna kredka pomniejszy nam oko, dlatego że wcześniej rozcieniowałyśmy na dole cień. Gdybyśmy tego nie zrobiły, tylko dodały ciemną kredkę do linii wodnej, no to wtedy efekt pomniejszenia nastąpiłby. I druga strona. Karola, ty często robisz takie ciemne makijaże? Takie ciemne, ciemne? Czasami zdarza mi się. Ale co, na imprezę, na co dzień, jak gdzieś nie, na zakupy? Nie, na imprezę. Okej. Okay. Bo wiesz, często jest tak, wiecie jak to jest, że kobiety na przykład używają ciemnych makijaży albo malują się na ciemno, tylko na specjalne okazje. To już nie jest tak. To wszystko zależy od tego, jak się czujemy, jaki efekt chcemy uzyskać. Dokładnie. Prawda? Otwórz. Więc absolutnie spokojnie w ciemnym makijażu. Ciemny makijaż może być też makijażem dziennym. O, może tak. I sobie słuchajcie, jeszcze. Moim płaskim pędzelkiem, albo kuleczką, jeszcze dół, wyżej. Jeszcze wytrzymy. Słuchajcie, dokończę makijaż, pokażemy Karolę z bliska, żebyście dokładnie widzieli efekt. Tutaj troszeczkę mi się obsypało, dosłownie odrobinę, no i właśnie, jeżeli skórę miałabym przypudrowaną, to obsypanie byłoby mi zdecydowanie ciężej usunąć. A jeżeli mam skórę nieprzypudrowaną, to wracam do mojego pędzla z podkładem. Tutaj jeszcze troszeczkę zostało i takim ruchem wklepującym wszystko usuwam. Jakbyśmy zrobiły to na pudrze, to byśmy to wszystko rozmazały, powstałaby taka szaro-brudna plama, nie wyglądałoby to estetycznie. Wszystkie paproszki, które nam się czasami osadzą, albo cień, który nam się jakby obsypie, są różne metody na usuwanie. Natomiast taka wersja właśnie odświeżająca moim zdaniem jest najfajniejsza, bo ona wpływa na jakość i estetykę w makijażu. Jakby nie dokładamy kolejnej ciężkiej pudrowej warstwy, tylko działamy na to, żeby usunąć to, co zbędne, a nie obciążać w ogóle makijażu. Od razu dodam korektor, już bliżej. I teraz słuchajcie, już wracam do tego pędzelka, o którym Wam na początku powiedziałam. To jest pędzelek Same Makeup numer 6. Jak widzicie, on jest już większy. Wcześniej pokazałam Wam ten mniejszy, ale tutaj już działam na takie wykończenie tej skóry pod oczami. Dlatego zależy mi na tym, żeby szybciej uzyskać efekt. I takim ruchem stemplującym. Wszystko jest odświeżone, czyściutkie. Więc można powiedzieć, że mamy to. I tak naprawdę, dziewczyny, pokazuję Wam dzisiaj technikę aplikacji, dlatego że jakby kolorystykę możecie dobierać same. Zachęcam Was do tego, żeby przetestować właśnie taką opcję nakładania cieni. No a kolory wybierzcie takie, w których się dobrze czujecie, w których dobrze wyglądacie. Natomiast to jest taka niezawodna technika, którą bardzo często pokazuję też kobietom, które po raz pierwszy sięgają po pędzle i po raz pierwszy malują się właśnie w taki mocniejszy sposób. I słuchajcie, każdemu wychodzi. Ok. Wracam do pudru. Odrobinka, słuchajcie, pudru, dokładnie ten sam pędzelek i już teraz mogę utrwalić skórę pod oczami, na większej troszeczkę powierzchni.
No. Wytuszuję rzęsy. Zamknij. Zrobię to na zamkniętych oczach. Słuchajcie, jako makijażysta jakby bardzo często przez kilkanaście lat malowałam rzęsy klientkom. Znam też różne techniki, ale powiem Wam szczerze, tak z ręką na sercu, że moim zdaniem nikt tak dobrze nie wytuszuje rzęs jak my same. Więc bardzo często to, co robię, pytam się albo modelki, albo klientki, czy ma ochotę sobie wytuszować rzęsy. Jeżeli dla niej to jest ok, to po prostu pozwalam jej to zrobić. Jakie lubisz rzęsy? Mocno wytuszowane? Na grubo? Czy takie naturalne, żeby było zaznaczone? A ja dzisiaj, słuchajcie, trochę na przekór Karolinie, trochę bardziej podkręcę te rzęsy. To też dlatego, że chciałam Wam pokazać opcje, bo jeżeli będziecie sobie taki makijaż robił na przykład na wieczór, to im dacie grubiej maskarę, a na przykład nie lubicie przykleić sztucznych rzęs, no to one zupełnie inaczej zagrają w mocnym oświetleniu. Ono jest zdecydowanie bardziej miękkie, więcej wybacza, a oko będzie bardziej zaznaczone, jeżeli ta maskara po prostu będzie grubiej nałożona. Służy? Bardzo, słuchajcie, fajna maskara. Bardzo często ją stosuję. To jest marka Olfika Up Mascara. Silikonowa szczotka. Dosyć dobrze rozdziela rzęsy. I sprawdziłam ją na krótkich rzęsach, na rzadkich rzęsach, na długich gęstych i na długich rzadkich. I całkiem nieźle się sprawdza na wszystkich. A, to bo wiesz, to jest ważne. Z tuszem do rzęs jest trochę tak jak z podkładem. Zanim znajdziemy ten swój ukochany, to naprawdę długo może minąć. Okej. No i słuchajcie, co tutaj można jeszcze dołożyć? Czy jest jeszcze jakaś opcja? Oczywiście, że jest. Wezmę, słuchajcie, patyczek kosmetyczny. Mam tutaj bardzo fajny cień z marki Nutridom 61 Gloss Champagne. I nałożę go przy wewnętrznych kącikach oka, żeby dodatkowo jeszcze dodać blasku, błysku. No i żeby się takiego, coś fajnego po prostu zadziało. Jeżeli macie oczy blisko osadzone, to ten zabieg też dobrze zrobi, bo wpłynie na proporcje. I drugi kącik. Wracam, słuchajcie, do pudru matującego. Duży pędzelek, to jest akurat numer 11. Jakbyście słyszeli jakieś dziwne odgłosy, słuchajcie, to mam tutaj psa, który w ogóle nie chce wyjść, więc przepraszam za to. I pudruję całą twarz. Delikatnie, niezbyt mocno. Pudry jest o tyle ważne, że przedłuża trwałość makijażu i na przykład jeżeli chcecie dalej pracować na twarzy z produktami w kamieniu, no to jest niezbędne do tego, żeby zrobił taką podstawę, żeby nie utworzyły Wam się plamy na przykład z bronzera albo z różu. I góra. Później jeszcze na przykład malutkim pędzelkiem mogę dopudrować takie strategiczne, małe miejsca, ale zrobię to na sam koniec. Teraz puder brązujący. Akurat bardzo mi się spodobał ten efekt rozświetlenia i drobinek, złotych drobinek w tym brązerze, dlatego nałożę go na całą twarz. Ale wiecie co?
No tak, można nałożyć bronzer oczywiście pędzelkiem ściętym i wtedy będzie efekt bardziej graficzny, a mi zależy na tym, żeby ten bronzer położyć w tym makijażu bardziej na miękko. On będzie też pełnił trochę funkcję różu, ociepli nam twarz, więc nałożę go pędzelkiem do różu marki Say Makeup numer 9. Co jest ważne, moczymy pędzelek w pudrze całą powierzchnią. Cyk, 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 cyk. Usuwam nadmiar, żeby nie powstała plama. O, super. I zaczynam, słuchajcie, nie tak jak standardowo w bronzerze, który modeluje twarz od ucha do środka, tylko od policzka. Tak jakby imituje naturalny rumieniec. I takim ruchem kolistym prowadzę produkt tym pędzelkiem ku górze. A ty używasz bronzerów, czy bardziej róży? Jak to u ciebie wygląda? Bo rozświetlasz na pewno więcej. Następnie bronzer raczej. Aha. A róż w ogóle? W ogóle, ale bardzo chętnie bym spróbowała w kremie różu. A, okej. Okay. No właśnie, jeżeli chcecie używać kremowego różu, to oczywiście nie możemy pudrować powieki. Pudrować policzka. Chociaż z powieką jest podobnie, jeżeli chcemy używać produktów kremowych na oczy. Dlatego, że jeżeli nałożymy róż kremowy na puder, to oczywiście może powstać plama. Dopiero później jakby się to pudruje, ale właśnie te produkty kremowe są zdecydowanie bardziej naturalne. Wyglądają no, subtelniej, ale produktami w kamieniu też można uzyskać bardzo fajny, świetlisty albo delikatny efekt. I druga strona. Aha. I słuchajcie, dokładnie to samo. Widzicie taki ruch lekko kolisty? Jakby imitacja różu. I jedziemy do góry. Jeżeli Wasza skóra jest na przykład mocno porowata, jest bardzo dużo nierówności, mogą być blizny, jest na przykład trądzik, no to wtedy lepiej unikać produktów, które mają bardzo duże stężenie perły, świetlistości, bo wtedy taka konsystencja może podkreślić niedoskonałość na twarzy. Wtedy lepiej używać produktów satynowych, matowych, a dopiero rozświetlać, nałożyć w tych miejscach, które są najbardziej gładkie. Mhm. Słuchajcie, to nie wszystko, żeby tutaj nam się ładnie ujednoliciła całość, to ten bronzer od razu nałożę troszeczkę po dwóch stronach szyi, dokładnie z tej strony, żeby ją troszeczkę wysmuklić. Chociaż wysmuklenia się nie trzeba, ale będzie to zdecydowanie ładniej grało. Ujednoliciłem kolor skóry. Drobinki złota ładnie podkreślają opaloną skórę. Więc mamy to. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego sapania. Bo po drugiej stronie mam owczarka niemieckiego. Słuchajcie, po prostu nie chciał wyjść. Po prostu tak się interesuje tym, co tutaj się dzieje. Dobra. Przestał. Słuchał nas. Teraz słuchajcie, coś specjalnie z dedykacją dla Karoliny, bo wiem, że lubi rozświetlenie, więc złoty rozświetlacz, ale oczywiście jest to też dodatkowa opcja, coś co bardzo ładnie może współgrać z naszym smoki. Nałożę rozświetlacz, słuchajcie, przede wszystkim na skroń i na najbardziej wystającą część policzka, na wprost, czyli dokładnie tutaj. U Karoliny mogę sobie na to pozwolić, bo skóra jest jędrna, sprężysta, gładka. Więc tego rozświetlacza nałożę na większą powierzchnię. Ten rozświetlacz nałożę na większą powierzchnię twarzy. Słuchajcie, odcień jakby C02 Champagne, też Nutri Dom. Ma bardzo dobrą strukturę, od razu wtapia się w skórę, robiąc taką taflę. No i zostały nam jeszcze tylko usta i brwi. Co my Ci tutaj nałożymy na usta? Błyszczyk. W
żeby już nie było zbyt intensywnie. Nałożę pędzelkiem. Słuchajcie, jeżeli macie swój błyszczyk, jest tylko wasz i absolutnie wasz, możecie oczywiście nałożyć błyszczyk bezpośrednio z aplikatora. Ja nałożę pędzelkiem. Możesz nam nie przeszkadzać. Na środek. Czasami jak się malujesz, na przykład jak robisz sobie ciemne oko, to robisz też ciemne usta? Rzadko. Mhm. Zwykle jakąś pomadkę wtedy na usta. Ale taką subtelną, delikatną? Subtelną, taki neutralny kolor. Mhm. Lidziaka. Mhm. Słuchajcie, zapytałam o to Karolinę, dlatego że to jest jakby kolejna sprawa. Kiedyś było tak, że jak robiliśmy ciemne oko, no to ciemne usta już nie. A teraz już jest troszeczkę inaczej. To jest znowu kwestia tego, jak chcemy wyglądać, jaki efekt chcemy uzyskać. Jeżeli makijaż będzie zrobiony dobrze jakościowo, będzie estetyczny, będzie czysty, będzie piękny i przede wszystkim my się będziemy w nim dobrze czuły, to absolutnie, czy zrobicie mocne oko, mocne brwi, mocne usta i nawet mocne kości policzkowe, on też może dobrze wyglądać. No i słuchajcie, zostały nam jeszcze tylko brwi. Troszeczkę odchylę grzywkę, żeby pokazać, jak one wyglądają. Karolina ma bardzo ładne, naturalne brwi. Przepiękną linię, ale można ją troszeczkę wzmocnić, żeby odrobinkę zagęścić. Nie będę ich tutaj absolutnie wyrysowywać, zależy mi jak najbardziej na naturalnym efekcie. Użyję kredki. Tylko dobiorę kolor. Może. A zrobimy bardziej brązowe. Brązowo-popielate. Najpierw wyczeszę brwi naturalne ku górze, żeby zdefiniować kształt i zobaczyć, gdzie potrzeba więcej koloru. I drugą stroną wypełnię kolor. Słuchajcie, ta kredka z Nutridom jest też bardzo prosta w użyciu. Na początku wypełniam jakby przestrzenie na całej brwi, sugerując się naturalnym kształtem i widząc, gdzie potrzeba więcej pigmentu. I ta kredka jest bardzo delikatna, więc absolutnie nie zrobicie sobie nią krzywdy. Troszeczkę przedłużymy. A Ty podkreślasz na co dzień brwi? Raczej nie, ponieważ mam grzywkę i mogę bardzo często ukryć się. Dobra opcja, słuchajcie. Jeżeli chcemy zaoszczędzić czas, to dokładnie tniemy grzywkę. Dobra. Druga strona. Najpierw, słuchajcie, jakby skupiam się na środku. Na środku początka, może tak. I dopiero później wyprowadzam kolor do zewnątrz, do wewnątrz i prowadzę na całej brwi. Troszeczkę wydłużę. O. I słuchajcie, to co można jeszcze zrobić, to znowu wrócić do szczoteczki, do spiralki i wczesać pigment między włoski, tak żeby się bardzo dobrze zespoił i ze skórą, i z włoskami. Mam nadzieję, że Wam nie zasłania. I słuchajcie, mam jeszcze żel, taki bezbarwny, którym sobie to wszystko wyczeszę, utrwalę. Tutaj do góry. Ok.
Żywka wraca na miejsce. I to, co słuchajcie, jeszcze robię na sam koniec, to wracam do pędzelka. Dokładnie tego, tej kuleczki. Wracam do matowego cienia. Jeszcze moczę. To jest bardzo ważne. Usuwam nadmiar na dłoni, żeby mi się już nic nie obsypało. Spójrz wyżej. I jeszcze raz na sam koniec poprawiam ten dół. Ten element wpłynie na jakość, ale też jakby jeszcze dodatkowo wzmocni i utrwali dół oka. No dobrze. I to, co obiecałam jeszcze na sam koniec, to wrócenie do takiego, słuchajcie, małego pędzelka. I oczywiście przypudrowanie strategicznych miejsc. Takich jak miejsce wokół nosa, skrzydełka, broda. Tak, słuchajcie, tutaj pod telefonem mamy wilka. Tutaj w tym miejscu dokładnie lubi się też często skóra wyświecać. Ok. No i słuchajcie, tak mniej więcej wygląda ta technika, którą ja bardzo często stosuję, niezależnie od tego, czy maluję na pokazie, czy maluję do sesji zdjęciowej, czy maluję klientki, czy uczę moje klientki. Jak Karola, nie widziałaś siebie jeszcze, chociaż nie. Masz tutaj delikatny podgląd, ale nie widziałaś tego z bliska. Widziałaś, jak robię to krok po kroku. Czy to jest taka technika, którą Ty kiedykolwiek stosowałaś, czy to jest coś nowego dla Ciebie? Ja wiem, że Karola jest trochę znana makijażu, ale tak wiesz, jakie jest Twoje odczucie? Na pewno zapamiętam, że wszystko trzeba blendować, rozmazywać, wszystko musi być spójne, takie miękkie. No właśnie, bo jeżeli zależy nam na tym takim 100% smoki, to musimy pamiętać, że smoki to jest taki efekt rozdymiony. Tutaj tak. Nie ma mowy o graficznych kreskach, to nie jest ten makijaż, bo on daje zupełnie inny efekt. Im bardziej rozblendowane, im bardziej takie rozsmużone, tym ten efekt powiększenia oka jest łatwiej uzyskać. A teraz już wiemy jak. A co jest jeszcze ważne takiego w smoki? Jakbyśmy mogły to podsumować razem, co jeszcze zapamiętałaś? Na pewno na początku trzeba dobrze przygotować skórę. No właśnie, słuchajcie, przygotowanie skóry jeden z kluczowych elementów właściwie przy każdym makijażu, więc pamiętajcie o pielęgnacji. Jego pielęgnację dobieramy oczywiście idealnie do rodzaju i potrzeb naszej skóry, ale też oczywiście ujednolicenie kolorytu jest bardzo, bardzo ważne, no bo podkład jest jakby tłem do całości makijażu, no a szczególnie jeżeli gwiazdą w tym makijażu będą oczy. Więc podkład też, tak jak Wam na początku powiedziałam, wybieramy do potrzeb, do rodzaju skóry. No i wszystko w zależności od tego, jaką wybierzemy metodę aplikacji. Jedni lubią gąbką, inni lubią pędzelkiem płaskim, drudzy lubią pędzelkiem puszystym, więc macie wiele możliwości, bo każda z tych możliwości daje różny efekt. Co jeszcze? Smoki to tak naprawdę temat rzeka, można mówić o nim godzinami. Słuchajcie, dajcie znać, jak Wam się makijaż podoba, bo teraz właśnie Karola pokaże Wam się z bliska. I teraz też widzisz siebie bliżej, nie? Tak. No i co myślisz? Bardzo mi się podoba. A co najbardziej? Oko. A, bo oko jest gwiazdą tego makijażu. No i właśnie, słuchajcie, w smoki najważniejsze jest to, żeby skupić się oczywiście na gwieździe makijażu, ale nie możemy zapomnieć o tym, co jest tłem, czyli skóra, no i detale typu usta i brwi, a makijaż na pewno wyjdzie. Tak. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj, było przemiło. Dziękuję Ci, że byłaś moją modelką. Ja bardzo dziękuję, że mogłam tutaj być z Wami. No i słuchajcie, mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem.